Grzabowski, lewa noga, krótkie, dość niskie dośrodkowanie. Nie do końca chyba o to chodziło, ale można się poprawić. Grabowski już lepiej. I co? Aż ta piłka wybita, próba uderzenia. On właśnie przy piłce. Rumin w pole karne, Clemens. Jeszcze śpiączka, mocne wstrzelenie tej piłki. Stacyjną jedynką w GKS-ie Tychy nie grał jedynie w meczu Pucharu Polski, w dwóch meczach. Uwaga, szansa przed gospodarzami i to jest bramka! Mamy w 10 minucie bramkę chyba młodego Kacpra Łukasiaka. Ładna, składna akcja, nie pierwsza już tutaj z wejściem w pole karne Górnika Łęczna. No i z dość ostrego kąta, mając bardzo blisko siebie tutaj interweniującego Kikolskiego, zmieścił piłkę pod poprzeczką młody gracz Górnika Łęczna. Kacper Łukasiak 1-0. Czekamy teraz, Marek, na powtórkę tej akcji, bo mogła się ta akcja podobać. No bez szans Maciek w tej sytuacji dostał strzał pod poprzeczkę. Bardzo fajne wyjście w ogóle Kacpra na prostopadłą piłkę. Zobaczmy, Gąska tutaj zagrywa w pole karne i przyjęcie kierunkowe w stronę bramki, fajne uderzenie, bardzo ładna bramka młodego pomocnika Łęcznej. Widzieliśmy, że uprzedził tutaj Nedicia, który chciał tę piłkę wygłuskowywać. Łukasiak strzelił lekko, ale precyzyjnie przed bramkarzem tutaj. Zresztą w ogóle ten początek, wymieniłeś posiadanie piłki, no był udany i dalej jest udany dla gospodarzy. Zwieńczyli to bramką z 11 minuty. Dalekie wyjście Kikolskiego, nieporozumienie, uderzenie, ale zabrakło precyzji. Górnik Łęczna, jak mówiliśmy, u siebie nie przegrywa. Ma zawodników doświadczonych, to jest generalnie wiekowo mocno, no dużo starsza ekipa niż Łęczna, niż GKS Tychy. Tak, będzie tak. Grabowski, ale zupełnie inne zagranie, mierzone dokładne na 16 metr. Jeszcze tu troszkę szczęśliwie Łukasiak decyduje się. Cisse. Bardzo ciekawe ustawienie teraz Łęcznej. Zobaczmy, dwie szóstki bardzo szeroko w bocznych sektorach, ale mamy sytuację dla GKS-u. Daniel Rumin, uderzenie i proszę bardzo. Się ta akcja rozpoczyna. Rumin już tutaj połap z prawej strony. Rumin pokazuje się koledze, połap. No szkoda, Gostomski, że nie wybrał. Niezłe dośrodkowanie, Gostomski. Już wrócił Mateusz w komplecie Łęczna. Bardzo dobra piłka. Bardzo dobre zagranie przecinające. Ta końcówka GKS Tychy ma dużo lepszą. Szybciej grają, bez przyjęcia. To dobrze, fajny przerzut. Nedić, dobrze, połap. No, zła decyzja. Dobrze, tutaj Deja, Grabowski, sfałsza i co? I tutaj dokłada nogę. W klasie. Raz jeszcze on. No może teraz coś z tego wyniknie, śpiączka. Rzut rożny. Będzie ciekawie. No, dobre dośrodkowanie, Kikolski. Połap. Jeszcze teraz będzie niespodziewanie, być może sytuacja Ertaler. Ertaler utrzymał tę piłkę, czy był odpychany? Tak, to jeszcze rodzi się z tej kontry. Po faulu na oglądanym Ertalerze żółta kartka i szansa rzutu wolnego. O, Jakub Budnicki jednak nad murem, Żytek! Dla Górnika, proszę Młyński zobaczyć teraz. Teraz trochę inaczej wykonał ten rzut rożny. Prawie godzina spotkania. No kolejny raz Roginicz. Powtórka. Bardzo dobrze Roginicz. Jeszcze tu będzie próbował tę piłkę wyłuskać i zrobił to. To wtedy można gdzieś myśleć o bardziej defensywnej taktyce, no ale tutaj zdecydowanie Łęczna dobrze wygląda. Durmusz do środka, ładny zwód, uderzenie, ale wszedł w ten mecz. Ilkay Durmusz 2-0 dla Łęcznej. Pierwszy kontakt z piłką Durmusza i bramka. Proszę Państwa, nos trenera to się nazywa. Tak jest. 2-0 GKS przegrywa. Ale ta bramka to nie był tylko super dokładny strzał, ale wcześniej jak zwiódł rywala, ale jeszcze wcześniej no nieodpowiedzialna, w sumie łatwa strata na własnej połowie, 30 metrów chyba od bramki i piłki przez gości. No i brawo Łukasz Durmusz. Przyznasz, Tomku, że rzadko spotykana sytuacja, że zawodnik w pierwszym kontakcie zdobywa bramkę i to jeszcze powiedzmy taką bramkę przedniej urody. Czas na podejście i na pomoc przede wszystkim temu rosłemu napastnikowi. Nikita nieczysto, Deamo! Dobre, szybkie wznowienie Maćka Kikolskiego, ale zwolnił tę akcję Patryk. Teo Kurtaran.
i w ataku pozycyjnym. Jakub Tecław, miękkie zagranie w Budnicki, jeszcze tam jest partner z prawej strony. Środkowywana piłka, Budnicki, dobre uderzenie natychmiast, ale miejscem spadkowym wygrała właśnie w Sosnowcu ekipa z Mazowsza, bezcenne zwycięstwa. Tutaj Marko Roginić, napastnik też jeszcze będzie dostawał szansę u trenera Banasika na pewno. Połap. I co? I było niebezpiecznie. Tak, i w kolejnej jakby kolejce to mamy mieć kultem także trzech takich mocnych rywali teraz na rozkładzie. Tyszani mają. No ale ogólnie trzeba powiedzieć, że w tym roku ta liga jest naprawdę mocna i... O, zobaczmy. O, uwaga, nie było tutaj spalonego, akcja puszczona. Tak, jest trzech gospodarzy. Jeszcze odegranie, uderzenie. Zapraszaliśmy na 20:30 na spotkanie Wisły Kraków z GKS-em Tychy. Wojtuszek, Kurtaler, Szpakowski. Deamo tę piłkę trącił głową. Rusza Górnik Łęczna. Warchoł. Podliński. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.